Cześć, Łukasz Andrzejczuk, Technowum. Dzisiaj pokażę Ci sterowanie pompą ciepła za pomocą panelu sterowania na przykładzie Panasonica. Jak wygląda nawigacja po panelu sterowania i do czego to służy? Poruszamy się kursorami lewo, prawo, góra, dół. Wychodzimy przyciskiem wstecz, potwierdzamy przyciskiem Enter, tak można rzec. Tutaj mamy opcję głównego menu, tutaj mamy taką tabelkę z różnymi funkcjami, trybami. Tak to wygląda. Z lewej strony panelu sterowania mamy tryb pracy pompy ciepła. W tym momencie słoneczko, czyli grzanie centralnego ogrzewania tylko i wyłącznie. Tryb kranik, czyli grzanie wody użytkowej. I słoneczko i kranik, czyli tryb pracy automatycznej, naprzemiennej, grzeje centralne ogrzewanie. Jeżeli w zbiorniku ciepłej wody spadnie temperatura, grzeje nam wodę użytkową do zadanej temperatury. Może się pojawić czwarty tryb, tryb chłodzenia. W tym momencie wyłączony. Jeżeli nie ma żadnej strzałeczki tutaj, czyli urządzenie stoi, temperatura w pomieszczeniu jest odpowiednia, temperatura w zbiorniku jest odpowiednia, urządzenie stoi. Jeżeli zmienimy tutaj temperaturę, na przykład pomieszczenia, tak? W tym momencie jest ustawiona 21, ustawiamy na temperaturę 25. Na środku co jest pokazane? Pokazana jest temperatura aktualna w pomieszczeniu. W tym momencie urządzenie się włączyło w trybie grzania centralnego ogrzewania. Tak jak tutaj ta strzałeczka to wskazuje i tutaj te strzałeczki tryb pracy. Tak to wygląda w trybie pracy centralnego ogrzewania, w trybie automatycznym. Co możemy zrobić? Możemy ustawić temperaturę wody użytkowej. W tym momencie w zbiorniku jest temperatura 41 stopni. Chcemy więcej. Tutaj jest ustawiona 40. To jest w tym momencie, to pokazuje nam temperaturę zadaną w zbiorniku. Czyli powinna mieć 40, ma 41. Jest całkiem dobrze. Ustawiamy sobie temperaturę, powiedzmy 50 stopni. Enter. Czekamy chwilę. Urządzenie po jakimś czasie powinno się przełączyć. Tak jak widać tutaj, strzałeczka jest na kranik, czyli grzeje wodę użytkową do tej temperatury, którą tutaj ustawiliśmy, czyli 50 stopni. Jeżeli to osiągnie, przełączy się z powrotem na słoneczko, czyli na grzanie centralnego ogrzewania. Jeszcze taka ciekawostka. W tym momencie włączył się defrost, czyli odmrażanie, odstrzanianie wymiennika. Czym to jest symbolizowane? Tą śnieżynką, tą kropelką. To były najbardziej podstawowe ustawienia w pompie ciepła Panasonic, których możesz dokonać sam. Mam nadzieję, że przekaz był jasny. W następnym filmie pokażę bardziej zaawansowane funkcje. Cześć!